Cześć Wam! Dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak robię peelingujące mydełko z oleju z orzechów włoskich i z łupinkami ze skorupki orzecha włoskiego. Wybrałam ten olej w zasadzie dlatego, że zalegał mi w lodówce i kończy się jego data przydatności do spożycia i nie wiedziałam, co z nim zrobić, bo wiedziałam, że już go nie zużyję raczej, więc postanowiłam zrobić z niego mydło. To nie jest tak, że polecam jakieś drogie oleje do robienia mydeł, bo powiem szczerze, że trochę ich szkoda podczas zmydlania. Te wszystkie witaminy, co tam są, i tak w większości się spalą, więc... Ale jeżeli zalegają Wam jakieś oleje i robicie wiosenne porządki, no to można ich użyć. To jest gotowy peeling z łupin orzecha włoskiego, który kupiłam. Ja go jeszcze trochę drobniej zmieliłam w młynku do kawy, dlatego że w mydle wszelkie organiczne drobinki palą się tak jakby i stają się bardziej ostre niż są normalnie, czyli one będą bardziej ostre niż gdybyście ich dodali na przykład do oleju czy do kremu, prawda? No i mam wodorotlenek sodu, mam oczywiście moją foremkę do mydła, taką silikonową i będziemy próbować z mydłem. Pierwszy raz robię mydło z oleju z orzechów włoskich, nigdy w życiu tego nie robiłam, nie mam pojęcia, jak ono się będzie zachowywać, jak będzie wyglądać, także zobaczymy, jest to też eksperyment dla mnie. Zacznę od tego, że zważę dokładnie oleje, ponieważ nie wiem, ile dokładnie mam tego oleju z orzechów włoskich i skorzystam z kalkulatora SOAP-Calc.net, żeby wyliczyć recepturę. W opisie filmu dam Wam link do drugiego mojego filmu, w którym tłumaczę, jak korzystać z tego kalkulatora. I pamiętajcie, o tu mi kicia przeszkadza, no. I pamiętajcie, że wszystkie składniki trzeba odważyć, szczególnie tłuszcze, one muszą być zważone, a nie zmierzone jakąś mензурką, bo pamiętajcie, że tylko w przypadku wody 1 kg równa się 1 litrowi. Na przykład, natomiast w przypadku innych cieczy, w przypadku tłuszczy to tak nie jest. Więc zrobię to mydło pół na pół z oleju kokosowego i z tego oleju z orzechów włoskich, ponieważ no, olej kokosowy daje mi gwarancję, że to mydełko będzie twarde, że będzie się pienić, bo nie z każdego oleju wyjdzie Wam pieniące mydło, no i że będzie w miarę białe, chociaż tutaj to nie jestem pewna, czy tak wyjdzie. W każdym razie olej kokosowy daje piękne mydło, przy czym to mydło jest dosyć ostre, jest takie mało nawilżające, dlatego zazwyczaj ten olej kokosowy miesza się z innymi olejami jeszcze. Zobaczymy, co to wyjdzie. Po odmierzeniu tłuszczy wstawiam je na dosłownie chwilunię do mikroweli, żeby je leciutko podgrzać. Staram się, żeby ten olej kokosowy tak tylko lekko zmiękł, a nie żeby był całkiem rozpuszczony, a już tym bardziej, żeby się to wszystko nie podgrzało. I gdy mamy recepturę, przystępujemy do mieszania wodorotlenku sodu z wodą. Oczywiście w tym momencie już musimy się pozbyć z pomieszczenia, w którym to robimy, wszystkich zwierzaków, dzieci, wszystkiego, co mogłoby nas rozpraszać, co mogłoby nam przeszkodzić, co mogłoby spowodować rozlanie tej mieszaniny, czy wysypanie tych granulek gdzieś. To są substancje żrące, niebezpieczne. Tu trzeba zachować maksymalną ostrożność. Trzeba też nosić już w tym momencie odzież ochronną w postaci rękawiczek oraz najlepiej jakiegoś fartucha. No i zalecam też, żeby powstałej mieszaniny, jak również tych wysypanych granulek, cały czas pilnować, mieć na to oko, żeby nikt nie pomylił tego z czymś innym i się nie poparzył, bo może być to w skutkach bardzo tragiczne. Odmierzam także wodę. Wszystkie składniki staram się, żeby były
jak najbardziej zimne, czyli wodę daję schłodzoną, tłuszcz podgrzewam tylko odrobinkę, żeby się rozpuścił, ponieważ rozpuszczanie tego wodorotlenku w wodzie, jak również potem mieszanie powstałego ługu z tłuszczem, to są reakcje egzoenergetyczne i co to oznacza, że podczas nich wydziela się ciepło. Jak widzicie, ja też pojemnik, w którym będę rozpuszczać wodorotlenek, wstawiam do drugiego. To jest na wypadek pęknięcia na przykład któregoś, znaczy tego, w którym rozpuszczam ług i wylania się jego. Oraz nalewam tam zimną wodę, aby tą mieszaninę jeszcze bardziej chłodzić. Podczas robienia mydła na zimno, mieszanina wodorotlenku z wodą oraz tłuszcz powinny mieć mniej więcej taką samą temperaturę. Ja tutaj sobie otworzyłam okno, bo trzeba pamiętać, że to wydziela trochę oparów. Pamiętajcie, nie nachylajcie się nigdy nad tym, nie wdychajcie tych oparów, to trzymajcie z dala od siebie. I zawsze mieszajcie podczas rozpuszczania. Dlatego, że te granulki, które jeżeli byście ich nie wymieszali, tylko tak owsypali od razu i zostawili, no to one bardzo podgrzeją tą wodę przy dnie. Ona się może zacząć gotować i będzie chlapać po prostu. Tu widzicie te tłuszcze, w jaki sposób one są tylko leciutko podgrzane. Więc powoli dosypujemy tych granulek stopniowo i cały czas je mieszamy, żeby ta woda się równomiernie podgrzewała i też chłodziła od tej wody, która jest w naczyniu tym dodatkowym i żeby nam się to wszystko przypadkiem nie zagotowało albo nie zaczęło parować. To jest najmniej przyjemna i najniebezpieczniejsza część robienia mydła. W momencie, kiedy wsypujecie te granulki i tak na początku mieszacie, to ten roztwór robi się taki mętny, taki mleczny trochę, ale potem staje się całkiem przezroczysty i wygląda zupełnie jak woda. I zawsze czekajcie, mieszajcie do tego momentu, aż on stanie się przezroczysty, bo trzeba dokładnie sprawdzić, czy wszystkie te granulki się rozpuściły, czy nic tam nie zostało na dnie. No bo gdyby taka nierozpuszczona granulka Wam została w mydle, no to po prostu ona będzie podrażniać skórę, ona będzie bardzo wysuszać skórę, no i to tego nie chcemy, prawda? Więc bardzo, bardzo dokładnie to wszystko mieszamy. To już tutaj nie mierzyłam temperatury, ale z moich doświadczeń wynika, że taka mieszanina podgrzeje się do około 40 stopni. Właśnie włożona, zrobiona z wody wcześniej schłodzonej w lodówce i włożona do naczynia też z zimną, schłodzoną wodą. Gdybyście potrzebowali większą ilość zrobić, no to użyjcie lodu jeszcze do chłodzenia tej mieszaniny. I gdy ona jest już rozpuszczona, można ją wlewać do tłuszczu. I to tutaj nie musicie jakoś tam szczególnie, po prostu trzeba wlać i mieszać. No i w tym momencie ta zasadowość znacznie spada, więc już ten tłuszcz z tym wodorotlenkiem sodu, oczywiście on nie jest przyjazny dla skóry, ale nie jest już też aż tak niebezpieczny, także tutaj już Wam się nic nie stanie. I teraz takie mydło trzeba mieszać, mieszać. Ręcznie mieszanie trwa bardzo długo. Ja kiedyś sprawdzałam na mydle z oliwek, która w ogóle jest bardzo trudna które jest trudne do wymieszania, do zrobienia. Mieszałam to ręcznie ponad 3 godziny, żeby dojść do fazy takiego lekkiego budyniu, bo to mydło powinno w momencie, kiedy wlewamy je do forem, to powinno mieć taką konsystencję lekkiego takiego budyńku. Cała ta mieszanina podczas właśnie mieszania będzie się coraz bardziej podgrzewać
i będzie coraz bardziej gęstnieć. Ja tutaj do wymieszania tego mydła użyję takiego starego mojego miksera, który trzymam specjalnie w tym celu. On już, obawiam się, że on już się niedługo rozsypie, bo on ma chyba z 15 lat, no ale jeszcze póki działa, no to będę go używać. I wymieszanie mydła takim mikserem to trwa dosłownie parę sekund, więc zalecam Wam tą metodę. Być może to mydło nie jest takie super idealnie gładkie, no bo jednak choćbyście się bardzo starali, to jednak wbijecie do niego jakieś tam bąbelki powietrza, które podczas mieszania ręcznego nie wpadną, no ale oszczędzacie mnóstwo czasu. No chyba, że lubicie tak sobie mieszać mydło, które no jest to jakaś może metoda na rozrywkę. Ja wszystkie te przyrządy, które mam umoczone w świeżym mydle, myję dopiero na następny dzień, zostawiam je tak. Po prostu chodzi o to, że gdy myjecie je na świeżo, to jest to strasznie trudne do mycia, bo ten tłuszcz jakoś tak się unosi na powierzchni wody, rozwarstwia, to naprawdę ciężko jest to domyć. Natomiast gdy je zostawicie na jakiś czas, to po prostu ten tłuszcz się zmydli, powstanie z tego mydło, no i to już oczywiście wtedy schodzi idealnie. Dosypuję trochę tych drobinek i pamiętajcie, że jeżeli robicie mydło z drobinkami takimi nierozpuszczalnymi, organicznymi, czy tam jakimiś nieorganicznymi, z jakichś minerałów, nie dawajcie ich dużo, dajcie ich trochę. Dlaczego? Dlatego, że te drobinki podczas mycia, one raczej nie wypadają z mydła, tylko jakaś mała część wypadnie z mydła, natomiast one się wbijają coraz mocniej w to mydło. Czyli mydło się wymydla, że tak powiem, tego mydła jest coraz mniej, natomiast tych drobinek procentowo jest w nim coraz więcej i ono robi się coraz bardziej pilingujące. No, chyba że chcecie zrobić jakieś takie naprawdę ekstra pilingujące mydło, ja wiem, do pięt czy do czegoś, no to wtedy dawajcie dużo drobinek. No i nalewam to mydełko do formy. Bardzo fajne są te formy silikonowe, bo fajnie trzymają ciepło. Mydło podczas gdy jeszcze się ten tłuszcz w nim zmydla, ono leżakuje tą dobę, ono się nagrzewa. No, ale są trudne w przenoszeniu, bo one są miękkie i teraz, żeby ją złapać, no to trzeba ją lekko ścisnąć. Więc tutaj jest taka trudność, że trzeba ostrożnie z nimi postępować. Natomiast bardzo fajnie się wyjmuje potem mydło z nich i też one super trzymają ciepło, fajnie się w nich robi, nie trzeba ich niczym zawijać. I tutaj mi jeszcze zostało trochę tej masy, więc zrobię mydło w takich po prostu plastikowych pojemniczkach. Wykładam je takim zwykłym papierem kuchennym, po prostu dlatego, żeby było łatwo potem wyjąć tą kostkę z pojemnika. Różne rzeczy mogą Wam służyć za formę. Takie plastikowe pojemniczki są super, naprawdę fajny kształt dają, tylko no, trzeba je właśnie trzeba je wyłożyć jakimś papierem czy czymś. No i tutaj sobie nałożę, starczy mi, widzę już tylko, że na jeden pojemnik. No i powiem Wam, że przepięknie to mydło pachnie. Trochę pachnie tym olejem, ale bardziej pachnie takim mydłem, tak no, no pachnie bosko, po prostu bosko, tak jak u mojej babci w pralni. Bo wiecie, moja babcia mieszkała w takim starym poniemieckim bloku, w którym no, nie mieli pralki w mieszkaniu. W ogóle nie mieli łazienki w mieszkaniu, tylko mieli w piwnicach pralnię i tam taki wielki kocioł mieli z paleniskiem pod spodem, rozpalali ogień i tam babcia to mydło właśnie rozrabiała i prała i to właśnie tak mi się taki mój zapach dzieciństwa.
A tu już mam mydło, które będę wyciągać z pojemniczków. Będę je wyciągać po tygodniu, dlatego że po prostu nie miałam czasu go wyjąć. Znaczy, może miałam czas go wyjąć wcześniej, ale nie miałam czasu, żeby nagrać wam film z tego wydarzenia wiekopomnego. Więc ponieważ nie będę go kroić, to praktycznie może leżeć w tych foremkach ile chcę. No i powiem wam, że mydełko wyszło bardzo, bardzo fajne, bardzo obiecujące przynajmniej. Jest całkiem twarde, nawet bym powiedziała, że mocno twarde. Jest ładne w kolorze takim kremowym, bardzo przyjemnie pachnie. Troszeczkę jest wyczuwalny ten olej z orzechów włoskich. Jeżeli wąchaliście kiedyś taki olej, on nie pachnie orzechami, on pachnie tak trochę inaczej, ale to się super komponuje z zapachem mydła. Te drobinki są ładnie widoczne, drobinki łupin. Jak widzicie, one się tak trochę jakby rozlały po tym mydle. No, to nie znaczy, że one się rozpuściły. One po prostu, prawdopodobnie mydło jest bardziej przypalone w tych miejscach, gdzie są te drobinki, a może ten barwnik z łupinek orzecha puścił, no nie wiem, nie wiem, co tu się dokładnie zadziało. W każdym razie sprawdzę teraz, jak ono się pieni. Jestem bez rękawiczek, bo praktycznie ono ma tydzień już. Na pewno no, nie jest to mydło, które bym jeszcze użyła do mycia, ale też nic takiego mi się nie stanie, jeżeli raz umyję nim ręce. Ono będzie z biegiem czasu coraz łagodniejsze. No i powiem wam, te drobinki są lekko wyczuwalne. Mydło się fajnie pieni. Jest nawet takie, powiem wam, nawilżające i kremowe, jak na tygodniowe mydło. No, super, super. Także, no, powiem wam, że podoba mi się, podoba mi się. Jak macie jakiś zalegający olej z orzechów włoskich, to róbcie to mydło, bo myślę, że warto, naprawdę warto. A teraz podam wam recepturę. Dzięki, na razie.